Jest 18. Konrad Krakowiak. Dzień dobry. Czas na Kurier Mazowiecki. Zobaczmy, co w programie. Stowarzyszenie Europa i My z Grodziska Mazowieckiego od kilkunastu lat wspiera finansowo interesujące projekty, takie jak warsztaty dla młodzieży, wystawy, spotkania artystyczne czy imprezy sportowe. Celem Stowarzyszenia Europa i My jest wspieranie działań lokalnej społeczności. Na przykład w Żabiej Woli grupa pań zajęła się wikliną. Dzięki projektowi Ecie Pecie, wierzba się plecie, powstają piękne plenerowe ozdoby, które można ustawiać w parkach i przydomowych ogródkach. Został zrealizowany przez grupę pasjonatów, osób, które chciały się nauczyć wyplatać żywą wiklinę. Panie tworzyły m.in. ogrodowe altanki, tunele i płotki. Wspólna praca była okazją do sąsiedzkich spotkań. Taka działalność, która mocno integruje, bardzo rozluźnia, odstresowuje, jest przy tym mnóstwo zabawy na świeżym powietrzu. Dofinansowanie mogą dostać także projekty edukacyjne, na przykład pozaszkolne zajęcia dla dzieci. Stowarzyszenie Europa i My wspierało także utworzenie lokalnej telewizji GTV w Grodzisku Mazowieckim. Informuje ona mieszkańców o różnych wydarzeniach z sąsiedztwa. W Książenicach nauczycielki zorganizowały grę dla uczniów przybliżającą postać Fryderyka Chopina. Przygotowały tablicę z informacjami o patronie szkoły, a dzieci wypełniały testy, wykorzystując zdobytą wiedzę. Wszelkie działania, które jednoczą mieszkańców, pozwalają się razem spotkać, ale jednocześnie pokazują, że wspólnie mogą coś razem zdziałać. W Milanówku panie ze Stowarzyszenia Muzeum Jedwabnictwa przygotowały warsztaty dla młodzieży. Przypomniały historię nieistniejącego już zakładu produkującego słynny milanowski jedwab. W zajęciach wzięły udział także dawne pracownice miejscowej fabryki. Warto coś takiego robić dla tych dzieciaków właśnie, żeby im przypominać o historii, tym bardziej, że tu wszyscy mieszkańcy Milanówka, no większość pracowała w tym zakładzie. W centrum miasta powstał mural przypominający o ważnym rozdziale w dziejach miejscowości i założycielach milanowskiej fabryki jedwabiu. Mural ten poświęcony jest prekursorom polskiego jedwabnictwa, rodzeństwu Henryka i Stanisławy Witaczek. To rodzeństwo bardzo związane z Milanówkiem. Stowarzyszenie Europa i My dofinansowało już ponad 100 lokalnych projektów w powiecie grodziskim. A gościem Kuriera Mazowieckiego jest prezes Stowarzyszenia Europa i My, Daniel Prędkopowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Co zrobić, by dostać dofinansowanie? Jakie projekty dostają dofinansowanie stowarzyszenia? Przede wszystkim trzeba chcieć coś zrobić dla siebie, dla swojego otoczenia, dla swojej okolicy. Trzeba przyjść do nas, zgłosić się, zapytać o to, w jaki sposób można otrzymać dofinansowanie. A my powiemy, że to nic trudnego, tylko trzeba wypełnić mały wniosek, krótki wniosek, złożyć go w konkursie. Najlepiej zebrać grupę podobnych pasjonatów, ponieważ program Działaj Lokalnie jest na tyle nietypowy, że wspiera nie tylko stowarzyszenia i fundacje, a więc takie organizacje zarejestrowane, ale także grupy nieformalne, a więc zwykłych mieszkańców, którzy wspólnie chcą zrobić coś dla dobra wspólnego. Czyli nie trzeba mieć tej założonej organizacji pozarządowej. Nie trzeba. Wystarczy mieć chęci, widzieć lokalne problemy czy potrzeby, na które odpowiedzieć może projekt, przygotować taki wniosek, który będzie dotyczył działań na maksymalnie 6 miesięcy w roku i otrzymać do 6 tysięcy złotych. I jakie pomysły mają największą szansę na realizację? Każde nawiązuje do historii, jak było to w materiale. Wnioski czy projekty realizowane w ramach programu Działaj Lokalnie są bardzo różnorodne i dotyczą praktycznie każdej działalności, która wpływa na budowę kapitału społecznego, która dotyczy miejsca, w którym mieszkamy i począwszy od działań, które aktywizują mieszkańców do podejmowania różnych inicjatyw, poprzez zajęcia dla młodzieży, integrujące mieszkańców, poprzez właśnie przypominające kulturę czy dziedzictwo danego miejsca, po projekty, które, nie wiem, uczą bezpieczeństwa na drodze, które zapewniają czas wolny. Często takie projekty, tak zwane projekty chyba miękkie, są ignorowane przez biznes, przez administrację większą. Państwo się nad tym pochylacie. Dlaczego właśnie? Znaczy, tak było, myślę, kiedyś. Teraz z tym zaangażowaniem biznesu jest coraz lepiej. Szczególnie, że te nasze działania
muszą dotyczyć angażowania różnych partnerów, czyli nie tylko są to projekty realizowane przez tą wąską grupę przygotowującą projekt czy wniosek, ale one muszą włączać mieszkańców do działania, muszą włączać partnerów prywatnych, biznesowych, samorządowych. Bardzo często w te wszystkie działania zaangażowane jest właśnie i urząd, i Centrum Kultury, i czasami parafie, i różnego rodzaju instytucje, bo to wyróżnia program Działaj Lokalnie od 16 lat. No właśnie, wiele udało się zrobić w ciągu tego czasu, prawda? Ile projektów dokładnie, na jakie pieniądze można liczyć? To też, myślę, interesuje. Tu trzeba powiedzieć, że program Działaj Lokalnie to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, która w ten sposób funkcjonuje już od 16 lat. Takich ośrodków Działaj Lokalnie, jak w Grodzisku Mazowieckim, jest 67 w całym kraju. I środki pochodzą z dwóch źródeł. Z jednej strony to są właśnie pieniądze polsko-amerykańskie, a druga połowa to są środki, które takie organizacje jak my pozyskujemy lokalnie. Czyli to jest z 1%, to jest z darowizn, to jest właśnie ze wsparcia sponsorów. Tak naprawdę w ciągu tych 16 lat łącznie zrealizowanych w Polsce było ponad 8,5 tysiąca projektów. Tylko w powiecie grodziskim, a więc na terenie 6 gmin, to około 120 projektów. Czyli mazowszanie mają pomysły, mazowszanie chcą coś robić dla innych, z tym nie ma problemu, prawda? Myślę, że jest coraz lepiej i takie programy jak Działaj Lokalnie, czy także jak program FIO Mazowsze Lokalnie, który obejmuje swoim zasięgiem już całe Mazowsze, a pochodzi też z pieniędzy tak zwanych regrantingowych, czyli z drugiej strony Ministerstwo Pracy w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, poprzez operatorów takich, jakim jest Stowarzyszenie Europa i My wspólnie z Fundacją Fundusz Współpracy i z Towarzyszeniem BORIS, wspiera lokalne inicjatywy, aby żyło nam się lokalnie lepiej, aby to zaufanie do siebie było większe, bo z tym jest wciąż problem. Nie ma pan wrażenia, że czasem to, co robicie, to jest kropla w morzu potrzeb, że trzeba systemowych rozwiązań, jakiejś takiej większej pomocy tym ludziom, tym organizacjom pozarządowym, żeby mogły robić, żeby mogły rozwinąć skrzydła, robić to, do czego są. Ja myślę, że najbardziej efektywne działania to są te, które wychodzą od dołu, bezpośrednio od mieszkańców, od liderów lokalnych. Jeżeli system im nie przeszkadza, a znajdują się możliwości, aby wesprzeć tego typu działania i samorządowcy, tak jak także w Grodzisku Mazowieckim, którzy wspierają inicjatywy, tak? Mogą jak najbardziej. Tak, nasz program też w tym roku został objęty patronatem burmistrza gminy Grodzisk Mazowiecki i to są działania, które bez współpracy samorządu z organizacjami, z biznesem nie mają takiej szansy na powodzenie, jakby było to i bez tego wsparcia. Wspieracie finansowo, czy również logistycznie, jest ten know-how u was również? Jak to wygląda? W każdy sposób, bo tak jak mówiliśmy, te pieniądze nie są duże, bo to jest do 6 tysięcy złotych i tak naprawdę bardzo często one nie są celem samym w sobie. To są pieniądze, które powodują zainteresowanie, które powodują pewną inicjatywę do tego, że warto coś zrobić. Czyli to jest coś, co chcecie dostać w zamian jakby, tak? Znaczy taki nie, znaczy, ja tych bardziej chciałem powiedzieć, że nasz konkurs jest takim inspiratorem do lokalnego działania, bo pieniądze, które dajemy, to jest tylko część. My w ciągu tych 12 lat realizacji programu Działaj Lokalnie przekazaliśmy około 400 tysięcy złotych pozyskanych z różnych źródeł. Do tego organizacje i grupy nieformalne zaangażowały wsparcia, które można wycenić na około 600 tysięcy złotych. Łącznie to jest około 1 000 000 złotych aktywnego działania, pracy wolontariuszy, wkładu różnego rodzaju sponsorów. Widać, że dzięki temu region się zmienia? Jak najbardziej. Powstają nowe miejsca spotkań, powstają tak jak w tym roku chociażby miejsca jak Przystanek Kultury. Miejsca pracy chyba też, prawda? Czy nie? No tutaj trochę rzadziej. O miejscach pracy pewnie bardziej byśmy mówili w przypadku ekonomii społecznej i takich działań, również, które realizują organizacje pozarządowe, stowarzyszenia czy fundacje lokalnie, czy też spółdzielnie socjalne czasami. Tutaj bardziej mówimy jednak o działaniach na rzecz dobra wspólnego, na działaniach integrujących mieszkańców, na działaniach, o których mówiłem, zwiększających zaufanie do siebie. Czyli bardzo często także w tych projektach celem czy taką diagnozą było to, że ludzie na danej ulicy czy na danym osiedlu ze sobą nie rozmawiają, nie znają się. To są bardzo często wokół Warszawy miejscowości, do których ludzie się sprowadzają z różnych stron Polski. A te projekty i te inicjatywy, tak jak w Książenicach, tak jak w Żabiej Woli, sprawiają, że ludzie dzięki różnego rodzaju wydarzeniom finansowanym w ramach programu Działaj Lokalnie, czy FIO Mazowsze Lokalnie, czy podobnych
poznają się, bo szukają wzajemnych zainteresowań. Wspólnie wyjeżdżają na rajdy rowerowe, wspólnie zaczynają zdrowo gotować na różnego rodzaju warsztatach, wspólnie zaczynają pleść wiklinę i upiększać swój teren, czy sadzić róże i robić aleje różane w całej gminie wzdłuż dróg. Więc dlatego też zmieniają się te miejsca, one pięknieją, a ludzie poznają się wzajemnie. I to wszystko dzięki Stowarzyszeniu Europa i My. Proszę powiedzieć jeszcze, w tym roku konkurs już był rozstrzygnięty, tak? Już rozstrzygnięty. Wczoraj mieliśmy takie uroczyste spotkanie. My tradycyjnie co roku organizujemy podwieczorek grantowy, w trakcie którego grantobiorcy spotykają się, poznają się również. My wręczamy im symboliczne czeki. Dziękujemy naszym partnerom, sponsorom, naszym przyjaciołom. W tym roku to 14 nowych projektów. Na 25 zgłoszonych? Tak, we wszystkich 6 gminach powiatu grodziskiego. No niestety na tyle nam wystarczyło środków, bo projektów było więcej. Znaczy, chodzi o pieniądze, poszło pieniądze, a nie o jakość tych pomysłów. Każdy projekt jest wartościowy i każde zaangażowanie obywateli, które jest ukazane we wniosku, czyli jeżeli ktoś zadał sobie trud, wymyślił ten wniosek, on bardzo często sprawił, że był dłużej przygotowywany, więc warto byłoby go nagrodzić. Powiedział Daniel Prędkopowicz, prezes Stowarzyszenia Europa i My. Dziękuję serdecznie za spotkanie. Uprzejmie. Dziękuję Państwu za uwagę. O 18.30 informacje ze stolicy. My ponownie widzimy się o 21.30 w podsumowaniu dnia. Miłego popołudnia.